Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żarpanżur. A dzisiaj pokażę wam, jak usmażyć prawidłowo wątróbkę, żeby była kremowo w środku, nie krwisto, ale różowo, tak jak tu na filmie, no i żeby zarobiście smakowała. Idziemy! Jak zwykle dokładna lista składników znajdziecie na dole w opisie pod filmem, a będziecie potrzebować wątróbka drobiową, swibla, mąka, masło i troszkę oleju. Oczywiście do doprawienia trochę soli i pieprzu. Na początku bierzemy się za czyszczenie wątróbek. Musimy wyciąć wszystkie żyłki i kawałki fetu. Po wyczyszczeniu wątróbek przytnijcie sobie je mniej więcej do tej samej wielkości, żeby się równo wysmażyły. Co zrobić, żeby wątróbka nam przy smażeniu nie strzelała, nie pryskała? Ją obtaczą wątróbka, jak widzicie, papierowym ręcznikiem. Obsuszą jej lekko zewnątrz. Jedna szkoła godo, żeby je wrzucić na minutę do wrzątku i potem obsmażyć. Słyszałem też, że wątróbka też idzie nakuć, ponakuwać wszystkie wątróbki, ale wydaje mi się, że straci ona wtedy za dużo wilgoci. Także zostaje przy mojej metodzie. Nawet jak coś tam prysknie trochę, to się nikomu chyba nic nie stanie. Zawsze możecie się oblec szutzbrille. Swibla krojemy we piórka. Piórka nie za cienkie, nie za grube. Normalnie wątróbka smaża na klarowanym maśle, ale takiego nie mam. Także wziąłem troszkę oleju normalnego masła. Olej spowoduje to, że białko w maśle nie zarosną się z poli, przez to dźwignęmy troszkę temperatura dymienia oleju. Na takim małym ogniu, co by nam to lekko ino prykało, smażymy teraz nasza cebula. Jo do cwibli to ciepuje szczypta cukru, co by nam się cwibla fajnie skarmelizowała. Troszkę to smażenie będzie trwało, ale pamiętajcie, że najważniejszym składnikiem w kuchni jest serce i cierpliwość. Jak widzicie, że cebula zmienia kolor, robi się tako złotawo, że już jest mięciutko, możecie ją ściągnąć ze tyglika. Przysmażona cebula staramy się ściągnąć tak, żeby na tygliku zostało nam jak najwięcej fetu. Krokiem następnym będzie obtaczanie wątróbki w mące. Druga taka dobra rada, jak będziecie obtaczać wątróbka w mące, żeby nie układać jej później jedna na drugiej na talerzu, bo będzie ona puszczać jeszcze trochę płynu, no i zrobi się taka papa. Potem jak to wsadzicie na olej, to się to szybciej ugotuje niż usmaży. Także tak jak widzicie na filmie, wątróbki układamy obok siebie. To
Teraz następna rada, jak będziecie wciepywać wątróbki na tyglik, żeby nie wciepywać wszystkich wątróbek naraz, bo wychłodzicie się tyglik i nie będzie się ta wątróbka smażyć, wino ważyć, czyli gotować. Wątróbka ustawimy cały czas na jednej stronie, aż nam się lekko przysmaży. To się wziął takie szybce, żeby się obejrzeć, czy ona już jest taką brązowawo z drugiej strony. No, te klientki są już gotowe. Z drugiej strony robimy teraz to samo, nie przewracamy dróg wątróbek. Ja pod koniec dodaję jeszcze troszkę masełka do smaku. Dociepujemy teraz naszej cebuli, tak żeby nam się ino zagrzała. Teraz będą jeszcze troszkę posola. Widzicie, jak gipko cała robota mam już za sobą. Możemy serwować na talerz. W podawaniu wątróbki wszystkie chwyty dozwolone. Możecie podać ją z kartoflami. Już widziałem nawet wątróbkę, jak dawałem ze sałatką. A mnie smakuje najlepiej z białym pieczywem. Ja tu mam kąsek lingi, ale możecie też pokryć frajbki się rzymła albo coś, co wam smakuje. Oblewamy teraz wątróbkę na koniec gorącym masełkiem. Pieronie, wam się muszę do czegoś przyznać. Nagrywam ten podkład głosowy już pora dni po kręceniu tego filmu i kurde, zaraz się utopia we własnej ślinie. A wątróbka dodaje jeszcze troszkę pieprzu. Może być czarny, może być biały, może być kolorowy, jaki wam najlepiej smakuje. Tak się to prezentuje na talerzu. Jak chcecie, zróbcie sobie taką wątróbkę w domu. Ja wam życzę smacznego. Jak wam się podobało, proszę o palec w górę, subskrypcja, dzielcie się linkami, piszcie w komentarzach, czy wam smakowało i do następnego razu.